Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Wojciech Wojnowski. Rozpoczynam nasz cykl podcastów Focus na Retail. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy, a naszym gościem dzisiaj jest przedsiębiorca, założyciel i twórca marki Lancerto, Tomasz Ciąpała. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Cześć Tomku, bo my się znamy już sporo lat na rynku, poznaliśmy się 12 lat temu, z tego co pamiętam. Ja bardzo mocno śledziłem zmiany, jakie u Was zachodziły w firmie Lancerto. Wy w tym roku obchodzicie 15-lecie działalności, z tego co pamiętam. Tak, tak, potwierdzam, to jest 15 rok. Każdy rok był inny, nie chcę być zbyt sentymentalny w tym temacie, ale tak de facto udało nam się zrobić coś, co było niemożliwe, bo wiele po drodze mieliśmy przeciwności, ale możemy świętować właśnie tę okrągłą rocznicę. No ja właśnie jestem ciekaw, bo przez te 15 lat bardzo mocno się zmieniliście. Wychodziliście od sklepów stacjonarnych, później następowały zmiany, dochodziły pewne elementy, jak e-commerce. Bardzo mocno te wszystkie zmiany widać u Was, tak? Modernizacja sklepów, rozrośliście się w stacjonarnie, rozrośliście się również w online. To dużo zmian. Czy Ty, patrząc na ten biznes, który prowadzisz, ze wspólnikami, którzy się nie zmienili, od początku są ci sami. Tak. Możesz powiedzieć, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana? To takie powiedzenie, czy też tak uważasz? No pewnie, że tak uważam. To jest bardzo mądre, ktoś to kiedyś powiedział. No, popatrzmy to z tej perspektywy. Byliśmy kiedyś białą kartką, pomysłem. Banki nas nie chciały finansować, nikt nas nie chciał wpuszczać do centrów handlowych, bo byliśmy no-name'em de facto. Więc ten początek to jest straszna strata czasu i energii, żeby zbudować jakikolwiek zalążek tego, żeby to wyglądało jak firma. Więc na nas ta sytuacja, w której no mało kto w ciebie wierzy, są na rynku duzi istniejący gracze, także międzynarodowi, powoduje, że dla ciebie to jest dzień jak każdy, to jest walka o przetrwanie, o nowe, o nietuzinkowe pomysły i zachowania, więc to DNA zostaje. To nam naprawdę pomaga w tych kolejnych latach zmieniać firmę i dla nas tak jakby mamy taką bardzo kulturę przedsiębiorczą wewnątrz firmy. Nie jesteśmy bardzo dużą firmą, tak usystematyzujmy, możemy wyglądać na dużo większą niż w rzeczywistości, natomiast to powoduje, że my bardzo szybko reagujemy na te zmiany i ta zmiana, no jest, ona jest codziennie. Ja w tym tygodniu zmagam się intelektualnie z rozpoznaniem, co to jest sztuczna inteligencja, tak? Więc jakby to są kolejne rzeczy, które nas dotyczą, więc teza jest prawdziwa. Czyli zmiana jest, ja patrzę właśnie też na waszą strukturę, ta zmiana jest u was ciągła. Wy trochę wyrośliście z takiego momentu, kiedy na rynku była duża zmiana, bo był kryzys finansowy, tak? No my powstaliśmy w 2008 roku, kiedy był szczyt kryzysu finansowego, no to tym bardziej macie świadomość, że nie było finansowania. My też nie, na tym momencie, kiedy startowaliśmy, nie było funduszy inwestycyjnych, które chętnie finansowały tak później te projekty typu startupy, więc de facto to zarządzanie zmianą, albo inaczej ta przedsiębiorczość nas doprowadziła do momentu, w którym jesteśmy i wszystkiego sami musieliśmy próbować, każdego etapu i jakby to dlatego tak dosyć obiektywnie mówiąc łatwo konsumujemy te zmiany. Ja jeszcze powrócę do jednej zmiany, która nastąpiła w 2020 roku, prawda? To była też dla was ważna zmiana. To był test odporności psychicznej i ekonomicznej nas wszystkich, nie tylko w naszej branży, tej klasycznej, powiedzmy eleganckiej, premium polskiej. My mieliśmy przychody oparte o tylko sklepy stacjonarne. No i z dnia na dzień, ja pamiętam ten dokładnie popołudnie, kiedy został wprowadzony pierwszy lockdown, ogromne kłopoty, żeby zrozumieć, co się w ogóle dzieje i co może być przed nami. I znowu, ten duch przedsiębiorczości nakazał nam pozostać w jakimś sensie trzeźwo myślącymi. Myśmy nikogo nie zwolnili, myśmy się skupili na tym, że przez lata budowaliśmy organizację odporną na potencjalne wstrząsy, bo my tak zarządzamy tą firmą dosyć konserwatywnie. My nie mieliśmy nigdy takich lat, że nagle robiliśmy sobie strategię hej do przodu, zobaczymy później co to da, czyli nigdy nie zadłużyliśmy spółki na tyle bardzo, żeby potem się oddłużać, czy sztucznie robić jakieś emisje, czy ratunkowe jakieś ruchy, więc my mieliśmy na wlocie dosyć bezpieczny bilans, ale i tak to nie wystarczyło, musieliśmy, że tak powiem,
szukać, główkować i w jaki sposób ten brak płynności, bo powstała gigantyczna luka gotówkowa, jak ją zarządzić. Więc to był duży test odporności. My dzisiaj z tej perspektywy, po tym teście wiemy, że jesteśmy bardzo mocno osadzoną na fundamentach spółką. Teraz już mamy dwie marki i zakładam, że ten test i później dodatkowy w postaci tej wojny, że to wszystko no, tak nami próbowało... chciało nas, że tak powiem, zrzucić z drzewa, tak? Mieliśmy prawo spaść i powiedzieć sobie, nie daliśmy rady. No właśnie, ciężko sobie wyobrazić jeszcze trudniejszy scenariusz od tego, który przeżyliśmy. Ty wspomniałeś w jednym wywiadu, że obecnie Lancerto jest spółką technologiczną działającą w branży odzieżowej. Rzeczywiście. I to jest bardzo ciekawe, bo ja bym chciał, żebyś trochę rozwinął to, powiedział mi, co ty przez to rozumiesz, a także może podpowiedział innym firmom, jak działać, jakie cechy powinna mieć taka spółka, która chce właśnie zaistnieć w retailu odzieżowym, właśnie z nastawieniem na technologię. Ja przede wszystkim dzielę tą historię, którą mieliśmy na moment, w którym byliśmy taką firmą, która musiała skupić się tylko na core biznesie i po osiągnięciu pewnej skali my zaczęliśmy być w stanie zatrudniać bardzo młodych ludzi, ekspertów w danych obszarach. Więc to był pierwszy moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy już jakby potrzebni rynkowi i od tego momentu zaczęliśmy patrzeć na tą markę w zupełnie inny sposób. No, jak zaczęliśmy sobie rozkładać na czynniki pierwsze, gdzie my wydajemy nasze budżety, no to się okazało, że jeśli chodzi o content, kreowanie contentu, jeśli chodzi o budżety, to my de facto wydajemy to w świat cyfrowy, w dużej skali. Żeby to działało i było wystarczająco responsywne dla potrzeb klienta, musieliśmy zainwestować bardzo duże środki w platformę Magento, która była tu naszą wizytówką, która do dzisiaj co miesiąc kosztuje nas fortunę, można tak to uprościć. I to początek tej Lancerto.com, początek strategii omnichannelu, to był początek jakby zmiany kompletnie przerzucania budżetów w inne miejsca. I jak policzyliśmy, no to de facto te nasze budżety są zdominowane przez technologię, bo to dzisiaj jest nie tylko zespół programistów, który nas obsługuje, ale musieliśmy wytworzyć swoje własne systemy webowe typu WebERP, które potrafiły się szybko integrować z platformami typu marketplace i to jest istotna część strategii naszej aktualnie. Systemy, które potrafią w szybkim sposób analizować zwroty, przesunięcia między sklepami, przewidywać popyt w przyszłości pewnych produktów. No i w końcu taką analizę przepływu towarów, bo trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Skończyły się czasy, że można było z Excelem analizować rozproszoną sieć sprzedaży. Dane potrzebne są dzisiaj, najlepiej w czasie rzeczywistym. Są nasze inwestycje w system oparty o dane w chmurze. My w czasie rzeczywistym mamy dostęp do danych sprzedażowych, podstawowych danych takich analitycznych. Znowu, analiza konkretnych kanałów sprzedaży, tego co w danym kanale ma dynamikę dodatnią ujemną, więc jest cała masa danych, żeby te dane wytworzyć i przeanalizować, trzeba mieć tego sztab mądrych ludzi, co kosztuje. I tak jak możemy to w dowolny sposób modelować. Ostatnio właśnie infolinia, która dostała możliwość testu infolinii takiego stylisty online'owego. To też jest dodatkowa technologia, którą wdrażamy. Nieco wcześniej, jako pierwsi jedynie wdrożyliśmy FitFindera. Dzisiaj w tym momencie, ktoś nas słucha, może wejść na Lancerto.com i do dowolnym produkcie znaleźć produkt i tam jest taki algorytm AI, który potrafi estymować wspólnie, jaki rozmiar jest sugerowany, żeby nie uniknąć zwrotów na przykład. Także szereg rzeczy, które robimy proklienckie, część widać, część nie widać, w większości nie widać, no ale to jest jakby taka dzisiaj niezbędna dla nas wszystkich rzeczywistość. Ja powiem, tak jak sobie od razu pomyślałem, to wy dysponujecie bardzo dużą bazą wiedzy na temat swoich klientów. Możecie bardzo dobrze personalizować, rozumiem, ofertę, a sprzedaż waszych produktów, mody męskie, oczywiście też macie już kolekcje damskie, jest łatwa? Czy to jest duże wyzwanie? Wy jesteście chyba drugą, najbardziej rozpoznawalną w Polsce i pod względem chyba też obrotów siecią w tym segmencie. To ja może powiem, że jesteśmy dalece od ideału, jeśli chodzi o korzystanie z tych danych. Jakby ciągle
szukamy najlepszych praktyk, uczymy się i jeszcze mamy, to chyba dobrze, że mamy niedosyt tak naprawdę i jakby wiele rzeczy, o których myślimy, które nas irytują, chcielibyśmy szybciej zmienić, ale nie jesteśmy w stanie. Po drodze umieliśmy konsekwentnie tą skalę osiągnąć, ale to zawdzięczamy naszym klientom. Oczywiście zawdzięczamy też wewnętrznej naszej ciężkiej pracy nad produktem, nad dostępnością, nad tym, że one są wygodne, że one się dobrze piorą, że dobrze się prasują. To jest wszystko, to zawsze to będzie suma różnych czynników i finalnie ta skala jest, ale rynek jest większy niż to, co my dzisiaj robimy. Dodam tylko, bo pytasz o trudności. No, rozwijanie polskiej marki premium na jednym rynku jest dosyć trudne. Ja nie chcę używać słowa super trudne, ale jest rzeczywiście dosyć wymagające. Dużo prościej rozwija się modele biznesowe oparte o cenę. No zdecydowanie. Ta lojalność klienta często bywa oparta jedynie o cenę. W przypadku waszym jest pewnie zupełnie inaczej, bo wasz klient jest chyba inny, tak? Tak, nasz klient rzeczywiście świadomie wybiera ten produkt, bo szuka unikalności, dobrej jakości. Mężczyźni co do zasady w ogóle lubią rzeczy lepsze, dłuższe, z lepszymi funkcjonalnościami, więc wprowadzamy mnóstwo fajnych nowości, chociażby linie Comfort Plus w garniturach, które są z natural stretchu, czyli wełna, która się sama jest w stanie rozciągać. To samo dotyczy linii Performance. Zainwestowaliśmy szereg środków w różne nowe kategorie, w których nie byliśmy obecnie, jak na przykład bielizna, która jest też bardzo wygodna i to wszystko też w tym procesie budowania też tam technologia się pojawia, więc jakby naszym wyzwaniem nie było tylko zeskalowanie biznesu, ale też jednocześnie my się musimy dostosowywać do tego, w jaki sposób mężczyźni czy kobiety chcą się ubierać, więc jakby takich ludzi jak ja ubranych codziennie w krawat i w garnitur ubywa, można śmiało powiedzieć, więc naszym zdaniem obowiązkiem jest tak zmieniać to podaż, żebyśmy byli atrakcyjniejsi niż wiele innych brandów. Czyli trochę przewidujecie trendy, trochę tutaj wchodzi psychologia, rozumiem w to. Dobrze wiecie, jak rynek będzie reagował, z czym wyjść, z jakim produktem. To przewidujecie, macie po prostu zespół ludzi, którzy tym się zajmuje? Jak to wygląda? Jestem ciekaw. To jest w oparciu w dużej mierze o intuicję. Przy tej skali to jest jeszcze możliwe. Oczywiście popieramy to danymi historycznymi, ale my nie możemy sobie wyobrazić przyszłości w sposób precyzyjny. Wiem, że chcemy pewną kategorię na przykład rozszerzyć, zainwestować w nią i to jest dla nas wówczas jakaś tam łamigłówka intelektualna, ale mamy rzeczywiście to szczęście, że pracuję z bardzo fajnymi ludźmi, którzy rozumieją te potrzeby i tą zmianę, która się na naszych oczach dzieje. My rozmawiamy też już o trendach i o technologiach. Ja muszę cię zapytać, bo Lancerto bardzo mocno inwestuje w te technologie, co już zresztą wspomniałeś, prawda, e-commerce'owe chociażby, ale też chodzi mi o ten trend generatywnego AI, tak? Zastosowanie chatbotów, zastosowanie wszelkich marketingowych działań o tą technologię opartą, które pozwalają na lepsze zbieranie klientów. Jak ty się na to zapatrujesz? Jak każdy mega trend, który dotychczas widziałem, starałem się zrozumieć. Tak było z metaversem, tak było z NFT, teraz jest temat AI-a. Po drodze jeszcze różne krypto rzeczy i tak dalej. I jakby to jest pierwszy raz od wielu lat, kiedy coś mnie zainspirowało na tyle bardzo, że my aktywnie, mówiąc to w tym momencie, aktywnie poszukujemy tej wiedzy i rozwiązań, które moglibyśmy wdrożyć u nas operacyjnie w naszej pracy codziennej. I zdiagnozowaliśmy kilka obszarów, gdzie moglibyśmy to wdrożyć. Nie wiem, czy jeszcze umiemy to zrobić, ale prowadzimy fajne testy, które dają ponad przeciętne taką perspektywę i możliwości. I myślę, że w wielu obszarach będziemy widoczni, jeśli chodzi o to, w niektórych w back office'ie. No ale jakby nawet to tworzenie kontentu, o którym rozmawiamy, to się robi tak niesamowicie dostępne, tanie, ciekawe i szybkie, że tutaj widzę taką najbardziej dla klienta w przewidywalnej przyszłości zmianę, że będzie mógł widzieć więcej ciekawego kontentu, niekoniecznie wytworzonego przez człowieka. I my te testy robimy i to jest naprawdę obiecujące. Wasi klienci korzystają już z czata GPT.
jak oni to odbierają, jakie jest duże zainteresowanie tym? No oddzielmy, oddzielmy obowiązek przygotowania spółki do dużego trendu. Ja to bym powiedział, że to jest taki bet. My do końca nie wiemy, czy AI się przyjmie, a jeśli się przyjmie, to w jakim obszarze, ale my jako spółka, my z naszego wyboru jakieś pieniądze przeznaczymy na ten bet, na to, że to może się zeskalować. Daliśmy do dyspozycji klientom ten czat, to jest kolejna wersja. Ja bym powiedział, że mamy niedosyt co do tego, ile osób z tego korzysta. To też pokazuje, że trzeba, jak we wszystkim i ze wszystkim, podchodzić do tego pragmatycznie, jakby z wiarą, przesuwać się dalej, ale też nie wyobrażać sobie, że będzie inaczej niż jest w rzeczywistości. Więc my teraz będziemy kolejne funkcjonalności, kolejne możliwości rozwijać, ale to też nie jest tak, że jutro ten świat się zmieni, bo nawyki, które my mamy jako społeczeństwo, buduje się może i trwale, ale dosyć długo. Wprowadzenie nowych technologii to jest też strona kosztowa, prawda? To jest dosyć kosztowne, ale czy wy czujecie, że to w perspektywie czasu wam też pozwoli na jakąś redukcję pewnych elementów, czy chociażby nawet zwrotów, prawda, podczas wysyłek? Jak to wygląda u was? No, my zdiagnozowaliśmy sobie kilka projektów, które możemy robić na poziomie przewagi konkurencyjnej, a kilka, które mogłyby nam zredukować koszty. Nie chcę mówić o szczegółach, bo to dosyć jest takie... może nie musimy być tacy transparentni jako niegiełdowa spółka, ale w rzeczywistości część z tych projektów, chociażby ten stylista, bo to nie jest tylko czat. My uczymy ten algorytm, my go sobie customizujemy pod siebie, my go uczymy świata Lancerto. On będzie docelowo bardzo mądry w tym, żeby doradzić bardzo, bardzo podobnie do tego, co robi dzisiaj nasz doradca w sklepie. Czyli on będzie kompetencje miał na tyle wyrobione, że będzie umiał doradzić co do stylizacji, co nie jest dla panów szczególnie łatwe, a jednocześnie będzie pomagał szybciej skompletować ten proces zakupowy. To jakby jego główna funkcja. Oczywiście on też będzie całodobowo mógł powiedzieć, gdzie jest paczka, gdzie jest jakieś zapytanie, które klient wysłał na infolinię, więc tam tych funkcjonalności będzie dużo. Więc w totalu kosztuje nas to całkiem spore budżety, ale wierzymy w to, że to nam da przewagę. Ale nawet jeśli nie będzie czysta przewaga, bo będą inni w tym kierunku szli, to będzie to pewnie standard. My chcemy być w tym standardzie na początku. Tak powiedziałeś o tych technologiach i że ten doradca ma być też takim doradcą jak stacjonarnym. Czy może w perspektywie czasu ty sobie wyobrażasz, że kiedyś tacy wirtualni doradcy będą w sklepach stacjonarnych? Czy taki awatar będzie się pojawiał, będzie doradzał? Czy zdecydowanie stawiacie na to, żeby w waszych sklepach byli doradcy w formie osób, które pomagają, rzeczywiście rozumieją klienta? Jak wrócimy do początków, dlaczego nam być może się udało dojść do tego miejsca, że osiągnęliśmy minimalną skalę, to zawdzięczamy to, oprócz tego, że mieliśmy fantastyczny produkt, mieliśmy i mamy do dzisiaj obsesję na punkcie współpracowania z najlepszymi doradcami, którzy są na rynku, te osoby, które z nami pracują. Większość z nich pracuje z nami długi czas, nawet po kilkanaście lat. I my bardzo wierzymy w ten czynnik ludzki. Pamiętajmy, że mamy dosyć małe salony i ja sobie wyobrażam, że przy wielkich powierzchniowych sklepach te wszystkie automatyczne kasy, rozwiązania, one się będą mogły sprawdzać. Ja wierzę w to, że my będziemy zawsze robić różnicę taką różnicę, że mamy ten czynnik ludzki. No, my wszyscy właśnie nie weszliśmy w metaverse, pokazuje jeden z trendów, który się raczej nie sprawdza, że ta obecność człowieka drugiego jest potrzebna. Dopóki istnieje fizyczność, jeśli chodzi o sklepy, co pewnie z nami zostanie, ja sobie tego nie mogę wyobrazić, żeby tych sklepów nie było, to jako gadżet pewnie hologram doradcy, który nawet z kogoś znanego, kto doradza, to sobie umiem wyobrazić, ale tam w tym sklepie są jeszcze inne procesy niż tylko sama sprzedaż, sama obsługa klienta. Ten salon trzeba przygotować do obsługi klienta każdego dnia, ten salon trzeba umiejętnie o niego dbać, więc jakby tych funkcji, tych procesów jest dużo więcej. Czy za wdrażaniem technologii w samym e-commerce też nastawiacie się na wdrażanie jakichś rozwiązań technologicznych właśnie w salonach stacjonarnych, żeby iść z duchem tej strategii omnichannel? To znaczy, my bardzo pragmatycznie patrzymy na to, co może być klientowi potrzebne, bo ja miałem taką fazę, że szukaliśmy najnowszych trendów przy mierzalniach i
w automatyzowanie niektórych rzeczy, ale po doświadczeniu innych jakby innych firm, innych marek, też międzynarodowych, no wynika z tego, że część z tych rzeczy, albo może powiedzieć, że większość z tych rzeczy to są pewnego rodzaju gadżety. I one niekoniecznie pasują do naszej marki. Być może pasują do innych branż, innych marek, ale nie do końca do nas. To, na co my się zdecydowaliśmy i co rozwijamy z dużym sukcesem, to jest rzeczywiście wyposażenie naszych ludzi w tablety, w narzędzie, które powoduje, że ten nasz doradca, jeżeli chce i jest zaangażowany i chce pomóc klientowi osiągnąć ten sukces spektakularny w postaci fajnego wizerunku, ma do dyspozycji całą sieć, cały magazyn, te tysiące produktów w tym tablecie. I przy sprawnym poruszaniu się my możemy, przy naszej logistyce, która też świetnie działa, możemy ten produkt dostarczyć w ciągu 24 godzin klientowi do domu czy do sklepu. To taka prosta funkcjonalność, ona się wydaje być banalna, ale proszę mi wierzyć, że na poziomie wdrożenia jesteśmy jedną z nielicznych sieci, która ma to tak rozwinięte i to funkcjonuje rzeczywiście. Nie w każdym sklepie tak dobrze, jakbyśmy jeszcze chcieli, ale to jest jakby proces. Czyli ta standaryzacja tej dostawy w ciągu 24 godzin jest na terenie całej Polski w każdym sklepie? Staramy się, oczywiście mamy różne pory, w których te zamówienia mogą spływać, więc jakby dążymy do 24 godzin, to jest maksymalnie 48, ale co do zasady to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten klient, on może i ma prawo nie wiedzieć, gdzie co jest, on się może nie poruszać sprawnie w naszym asortymencie, on to robi raz na jakiś czas. Nasza obsługa, nasz doradca ma możliwość i szansę rzeczywiście tę jego potrzebę zaspokoić. Ale niekoniecznie musimy wyposażać salony w rzeczy, których nie korzystamy. No, korzystamy chociażby aktywnie z liczników wejść. To są takie rzeczy podstawowe. Natomiast nie szukamy na siłę technologii tylko po to, żeby one tam się znajdowały, żebyśmy mogli o tym powiedzieć światu, a w rzeczywistości one są klientowi niepotrzebne. Ja się zapytam, wiesz co, powracając jeszcze do tych technologii, a także klientów, jak u Was wygląda ta rotacja klientów? Czy klient online'owy przychodzi do sklepu stacjonarnego albo klient stacjonarny właśnie przychodzi do online'owego? Jak to u Was wygląda? Czy tu jest przywiązanie jednak klientów, ci, którzy przychodzą stacjonarnie i tych, którzy korzystają z e-commerce'u? My to widzimy w ten sposób, że to zależy, co chcesz kupić. Jak myślisz o czymś formalnym, o stylizacji typowo eleganckiej, weźmy ten garnitur klasyczny, to jest ogromna pokusa do tego, żeby jednak wybrać salon stacjonarny. Kiedy jednak myślisz o tym, żeby kupić sobie parasol albo t-shirt, ta pokusa maleje na korzyść sklepów stacjonarnych, sięgasz do online. Więc bardzo ciekawe są te dane na poziomie, co my kupujemy, w jakim kanale. I teraz, czy to się przenika? Oczywiście, że tak. To się przenika na co dzień, to się przenika chociażby w taki sposób, że w stacjonarnym sklepie stoi klient z telefonem i mobilem i on sobie tam przegląda, doczytuje, dowiaduje się i jest dzisiaj bardzo mądry. I to dobrze, bo zaczęły się czasy, w których informacja jest transparentna i ten dialog z klientem jest możliwy i transparentność pomaga też takim markom jak my tą wiarygodność upuklić. Także to się przenika na co dzień, tak jak my tu rozmawiamy albo nas teraz ktoś słucha, to na pewno jest w stanie w krótkim momencie wejść na stronę launcher.com, zaglądać na ofertę, tudzież za godzinę być w salonie stacjonarnym. My też mamy te salony w dużych miastach, więc ich pokrycie Polski jest dosyć duże. Więc nie jest to skomplikowane w ciągu pewnie godziny, dwóch dojechać do jakiegoś salonu stacjonarnego, więc to się naprawdę przenika. Ja wiem, że takim twoim języczkiem uwagi jest e-commerce. Wielokrotnie jak u ciebie byłem, to bardzo mocno analizujesz wszystkie dane, patrzysz co, gdzie, w jakich kanałach się sprzedaje, bardzo cię to mocno interesuje i można powiedzieć, że jesteś trochę też na to sfokusowany, podkreślając nazwę naszego podcastu. Jak ty właśnie to postrzegasz, ten rozwój e-commerce'u? Czy wy będziecie w ogóle bardziej iść w tym kierunku, żeby tutaj rozszerzać swoją działalność, czy ten stacjonarny biznes będzie też rozszerzany? Czy tutaj jest jakaś komplementarność, czy bardziej wyżej będziecie te inwestycje, nakłady na e-commerce przeznaczać? Każdy rok jest nieco inny od siebie. Nasza aktualna strategia zakłada, że my chcemy dojść do poziomu 50% przychodów z e-commerce'u, z tego cyfrowego świata. W tym momencie, w poprzednim roku otarliśmy się o 30%. To pokazuje, że to nie jest niemożliwe. Często jest tak, że patrzymy, a nie widzimy. Widzimy markę Lancerto, która jest garniturowa. No i naturalnym pytaniem jest, no ale kto tam kupuje te garnitury w takiej skali?
Więc powtarzam, o 30% się otarliśmy. Na ten rok planujemy zdecydowanie przekroczyć ten poziom. I poszukujemy możliwości maksymalnych w tym obszarze cyfrowym. Widzimy tam ogromną szansę, widzimy tego młodego konsumenta, który inaczej zakupy robi, inaczej widzi te marki, inaczej konsumuje. Stacjonarne sklepy mamy, utrzymujemy te ilości. Precyzyjnie jak snajperzy będziemy dokładali salony w tych miastach, gdzie widzimy potencjał rosnący. My też mamy analitykę, widzimy skąd klienci do nas przychodzą w online. To też jest skorelowane wprost z warunkami, oczekiwaniami właścicieli centrów handlowych, bo nie w każdym mieście, w nie każdym centrum możemy złapać wspólny mianownik co do oczekiwań finansowych, więc to zależy troszeczkę od zewnętrznego świata, ale co do zasady wierzymy w to, że najważniejsza jest marka i ten produkt, a jego dystrybucja będzie się w czasie zmieniać i jakby nas naprawdę fascynuje fakt, że mogliśmy wejść w ten świat i te 30% to już jest istotna podpowiedź, że to jest dobry kierunek. No właśnie mówiłeś o tych nowych pokoleniach klientów, którzy rozumiem już korzystają z waszej oferty i ja tutaj też myślę sobie o tym pokoleniu Z, które będzie stanowiło w 2030 bardzo większy, chyba największy procent siły nabywczej w Polsce. Czy wy tutaj do nich już macie z tyłu głowy, czy już kreujecie tą ofertę i właśnie rozwiązania, no bo mówi się o nich tak, smart native klientach, więc wy musicie też technologicznie, też z aplikacjami chyba mocno w tym kierunku iść, żeby ich zyskiwać. No tak, my przede wszystkim musimy złapać ich uwagę i jako jedyni z tego segmentu w Polsce jesteśmy obecni na TikToku, co było nieoczywistym ruchem także dla mnie, dla osoby, która musiała się jakby pod tym podpisać i robimy to kolejny okres czasu, widzimy tam, że tak powiem, efekty w postaci tego, że my rzeczywiście odmłodziliśmy tą grupę, ona do nas chętnie zagląda, widzi nas i kojarzy z różnych właśnie tych scenariuszy TikTokowych. To jest jedna z rzeczy, a druga rzecz jest naturalna, bo jeżeli my faktycznie wkładamy ogromną ilość energii w kanały cyfrowe, gdzie dla tej młodzieży utalentowanej znalezienie czegokolwiek w tym internecie nie stanowi żadnej bariery, no to jest jakby też w naturalny sposób poszukiwanie ich atencji. Osobnym tematem jest aplikacja, nad którą jeszcze rozmawiamy, czy dla takiego monobrandu ona będzie wystarczająco potrzebna. Ale tak jakby bardzo myśląc otwarcie, rozważam taki ruch, żeby taką aplikację rzeczywiście zbudować dedykowaną. No wiadomo, to jest monobrand, ona nie będzie tak bardzo potrzebna naszym klientom jak aplikacja multibrandu, ale jest to forma właśnie kolejna lojalizowania albo upraszczania może kontaktu z naszą marką. Wiem, że mocno też postawiłeś w rozwoju spółki na kanał marketplace'ów, tak? Czyli dywersyfikujesz trochę te kanały sprzedaży i wiem, że mocno patrzysz w tym kierunku, żeby wchodzić w kolejne marketplace'y. Jesteście już na kilku, prawda, znaczących. Jak ty w ogóle postrzegasz ten kanał sprzedaży? Czy on rzeczywiście daje takie wymierne efekty sprzedażowe, porównując wasz własny e-commerce, ale także sprzedaż stacjonarną? Ten biznes się komplikuje. Przestały obowiązywać reguły gry, które znaliśmy z lat 90., których ja tylko słyszałem nawet, czy 2000. To się wszystko tak dzisiaj skomplikowało, że przewagę będą mieli i będą utrwalali ci, którzy próbują naginać rzeczywistość i jakby próbują zgadywać, co to dokładnie znaczy. No w naszym przypadku na hasło marketplace myśmy od razu byli gotowi, żeby spróbować. I to proste doświadczenie takie w 21 roku, żeby zrobić test, zamieniło się w partnerstwo strategiczne z kilkoma marketplace'ami. To jest tak, że nasi słuchacze, czy widzowie, czy ty Wojtku, jesteś moim szefem tak naprawdę i to, że ty wybierasz ofertę stacjonarną, bo mieszkasz blisko jakiegoś centrum, czy nagle potrzebujesz jakiegoś białej koszuli eleganckiej i zwykle kupujesz rzeczy na jakimś marketplace'ie, no to pytanie, czy ja sobie krzywdę robię, nie będąc dostępny tam, czy
czy wręcz odwrotnie, jakby podążam za twoją, za twoim oczekiwaniem, wyobrażeniem. Więc jakby ta możliwość, która się otworzyła, dla nas była szansą, my z niej korzystamy. Kolejnym krokiem będzie rynek międzynarodowy. To się zaczyna działać, bo już o tym, już jesteśmy na tyle duzi w Polsce, żeby to procedować intelektualnie i finansowo. I dla mnie to nigdy nie było zagrożenie. Dla mnie to była szansa i ja rozumiem, że są takie dyskusje o kosztach, o marżach, o podziale, o logistyce, ale nie ma prostych rzeczy dzisiaj. Jakby to albo akceptujemy to i szukamy efektywności w innych miejscach, albo się próbujemy zmagać z trendem i wymyślić zasady, nie zmagać się z trendem, nie czytaj nagłówków, tylko patrz na megatrend, no to nie widzę innej drogi. Tomku, ja chciałem się jeszcze ciebie zapytać o ten rozwój stacjonarny, bo mówiłeś, że chcecie dokładać punktowo te lokalizacje. Dużo się mówi o tym, że ten nasz rynek obiektami handlowymi już jest dosyć nasycony. Niektórzy nawet właściciele polskich marek odzieżowych mówią, że już dość, że nawet w części lokalizacji zaczynają zamykać w jednym mieście sklepy, żeby nie kanibalizować. Ty jednak widzisz jeszcze potencjał do rozwoju marki na naszym rynku, ten rozwój stacjonarny. Z drugiej zaś strony jesteście marką premium, więc musicie też ostrożnie dobierać te lokalizacje. Mógłbyś mi powiedzieć, jakie te ostateczne założenia wasze do liczby tych lokalizacji są na naszym rynku? To my to mamy policzone i to jest przedział, bo to zależy od dostępności lokali, które by nas mogły interesować. To jest do 70 salonów. To jest jakby taka maksymalna ilość, ona może być do 70 salonów. Przy czym rzecz ważna jest taka, że my część z tych salonów, które mamy, będziemy powiększali. I tak na przykład w tym roku to będzie 3 powiększenia sklepów, które mają około 120 metrów do prawie 200 metrów. To jest jakby efekt tego, że są miasta, są miejsca, gdzie my mamy bardzo duże piki sprzedażowe, nie umiemy tego piku zarządzić inaczej, niż musimy powiększyć dany salon. Są takie miasta i salony, gdzie 100 metrów wystarczy. Także żeby pokryć Polskę i żeby to działało w modelu omnichannel, to jest do 70 salonów. Także my mamy co robić. Trzeba też pamiętać, że część salonów trzeba budować od nowa, bo się już zużyły, zamortyzowały wizualnie, więc jakby ta praca jest ciągle odtworzeniowa. Ale ten szybki rozwój w Polsce sieci, poza tymi dyskontowymi, myślę, że mamy za sobą. To jest jakby dojrzały rynek, który jeszcze dodatkowo jest tutaj bombardowany ofertą online'ową polską i zagraniczną, więc to tak ciężko mówić o tym, że przed nami jakaś hossa, aczkolwiek według badań, które mamy dotyczące rozwoju branży odzieżowej w Polsce, no to my będziemy istotnie na przykładach rośli, bo popatrzmy z tej strony, my kraj, który ma 38 milionów ludzi około, my kupujemy tyle odzieży, ile Austriacy, których jest tam ponad 8 milionów. Więc my mamy, to nie jest tak, że każdy trend nas wprost dotyka, chociażby właśnie zmniejszenie ilości noszonych ubrań, to tak naprawdę my nie jesteśmy w tym trendzie jak Brytyjczycy, czy Niemcy, czy Francuzi, bo 70% sprzedaży odzieży w całej Europie, na całym kontynencie, to jest 5 krajów. Reszta 30%, w tym 30% jesteśmy my jako Polska, więc my nie konsumujemy tej odzieży aż tyle. Nie patrzmy przez pryzmat dużych miast, patrzmy bardziej na populację, więc ten rynek odzieżowy, on będzie rósł. Być może będą to rzeczy bardziej trwałe i być może nowe regulacje unijne wymuszą większą cyrkularność. No ale co do zasady, ja wierzę w te 70 sklepów i w mocne online, no, ale przede wszystkim wierzę w to, że my będziemy potrafili jako jedna z polskich marek osiągać sukcesy też poza Polską. No ja właśnie chciałem cię o to zapytać, bo wspomniałeś, że też ten rozwój przez marketplace jest tym elementem takiej globalizacji, trochę internacjonalizacji, tak? I wyjściem Lancerto na nowe rynki. Czy po jakimś czasie można powiedzieć, że to takie będzie preludium do rozwoju też stacjonarnego na nowych rynkach? Czy z tyłu głowy masz takie zamierzenia? Marzenia, a zamierzenia. No właśnie, myślę, że my widzielibyśmy Lancerto w wielu innych krajach, ale ten rynek składa się z marek międzynarodowych. Jakbyśmy dobrze
dobrze pomyśleli, jest ich garstka. Na każdym rynku, o którym możemy pomyśleć, są jakieś odpowiedniki marek lokalnych. I my na razie taką jesteśmy. Marzenie o tym, że będziemy marką międzynarodową z Polski, no jakby niech będzie to w sferze marzeń, ale ja nie wiem, czy do tego czasu, że tak powiem, będę jeszcze intelektualnie sprawny, żeby prowadzić taką firmę. Więc jakby to jest sztafeta w tej takiej najbliższej przyszłości, takiej średnioterminowej przyszłości. Chcielibyśmy naprawdę być tutaj takim top of the mind marką, czy markę, mamy dwie te w tym momencie, żeby obie były w top of the mind w niektórych kategoriach. Chcielibyśmy być coraz bardziej znani z tego, że jesteśmy liderem jakościowym, który nigdy nie był fast fashion, a nie ultra fashion, tylko bardziej premium i znany z tego, że mamy trwałe produkty. I to nie oznacza, że my musimy na siłę szukać, przetestować się w jakimś dojrzałym rynku, gdzie nikt na nas nie czeka. Oczywiście jest to intratne i ambicje wskazują, że warto, ale jestem przedsiębiorcą, ja patrzę na ten projekt w kategoriach, jaką największą wartość możemy stworzyć tymi zasobami, które mamy ograniczonymi. Natomiast nie wykluczam nigdy, gdyby to giełdowego funduszu, jakiejś fuzji z kimś, żeby ten projekt stał się bardziej międzynarodowy. Na ten moment wcześniejsze debiuty naszych polskich przedsiębiorców nie były specjalnie udane na dużą skalę. Może wyłączmy segmenty ekonomiczne. Natomiast my jesteśmy marką premium i mamy w każdym kraju odpowiednika lokalnego, który tam jest też już w top of the mind w jakichś kategoriach i to nie jest proste. Ja wiem, że w tym roku już zadebiujecie na zagranicznych rynkach poprzez jeden z marketplace'ów. To chyba jest dla Was wyzwanie, tak? Bo obsłużyć całą logistykę zwrotu do tego, no i potrzebne są do tego inwestycje w same magazyny, tak? Ja wiem, że Wy też w tym kierunku idziecie i nastawiacie się na rozwój właśnie tych dostaw szybkich. Ja skończyłem liceum w Stanach Zjednoczonych. Jest mi bardzo bliski tutaj ten rynek i zawsze zazdrościłem tam kolegom, że mają jednorodny rynek, jednojęzyczny, o jednej spójnej strategii celnej czy też prawnej. Faktycznie w Europie jesteśmy Unią, to fakt, ale nie ma łatwych rozwiązań, jeśli chodzi o ten przepływ towarowy fizyczny. Jest to dosyć skomplikowane, kosztowne i nieprzyjazne. Więc my rozpoczynamy w przyszłym roku taką właśnie operacyjną działalność, przynajmniej takie mamy założenie na ten moment. Ale żeby do tego dotrzeć, trzeba bardzo dużo poznać przepisów lokalnych. W każdym kraju są inne oczekiwania co do informacji na produkcie. Oczywiście to jest do zrobienia, ale to nie jest takie znowu, że to zrobimy następnego dnia. Musimy w każdym rynku wykonać pewne ćwiczenia i jakby, żeby to zrobić w sposób mądry, my planujemy pewne rzeczy zautomatyzować. Więc to przygotowanie trwa, ale zakładam, że jak wystartujemy i będziemy gotowi, to będzie dosyć przyjemny proces skalowania. Nastąpi to w tym roku? Przyszły rok. My sobie założyliśmy ten rok na porządkowanie wewnątrz procesów, także logistycznych. W tym roku do końca wakacji mam nadzieję, że będziemy już dysponować nowym systemem WMS, nowym magazynem fulfillmentowym własnym. Jesteśmy jedną z nielicznych marek tej wielkości firm, która ma własny fulfillment odzieży. Rozwijamy te kompetencje logistyczne. Inwestujemy też, zainwestowaliśmy w budynek, teraz budujemy chociażby na górze panele solarne, żeby być samowystarczalnym w prądzie i być też bardziej w trendzie, jeśli chodzi o ekologię i ten cały problem z surowcami i z kosztami energii. Także duże rzeczy robimy wewnątrz, data center nowe, które nam pomaga, te moce przeliczeniowe, żeby one nadążały za tą ilością operacji. Także ten rok jest takim rokiem porządkującym nas od wewnątrz, z dużym przyrostem sprzedaży w online właśnie. Mam nadzieję, że właśnie na jesień, już w czwartym kwartale będziemy działali w pełni w tym nowym magazynie, a kolejny rok to jest kolejny rok skalowania. Tomku, ja już dowiedziałem się naprawdę dużo o firmie, wiem jak istnieje. Ja zastanawiam się jeszcze tak na koniec, jakie na ten moment przed Wami stoją wyzwania, bo wiele osób uważa ten rok za kryzysowy. No patrząc na pandemię, która była, patrząc na wojnę, inflację, koszty pracownicze,
energii. Co dla Ciebie teraz jest takim kluczowym wyzwaniem, żeby ten biznes prowadzić dalej w sposób rentowny? Nie możemy popełnić za wielu błędów. W naszym przypadku ja jestem przekonany, że jeżeli będziemy pracowali u podstaw, nie uwierzymy w to, że jesteśmy już w jakimś miejscu dla wybranych, to pracą u podstaw możemy każdego dnia zaspokajać potrzeby klientów, których oczywiście będzie mniej, jest mniej, to jest skutek inflacji. Na pewno jest też tak, że działając w segmencie premium, inaczej inflacja dotyka klienta premium, inaczej klienta ekonomicznego i tak dalej. To są takie oczywiste rzeczy, których możemy pogłębić, ale wiemy w jakim trendzie rozmawiamy. Także na ten moment nasza sytuacja, ponieważ pracujemy u podstaw i zmieniamy ten produkt i rozbudowujemy te linie, to wydaje się być taka, że rozumiemy ten moment. Także ja bym nie chciał, żebyśmy popełnili zbyt wiele błędów, a myślę, że chociażby zbyt szybka internacjonalizacja mogłoby takim błędem być. Więc ja myślę, że każda marka, jeżeli pracuje u podstaw i rozumie, po co to robi, czyli każdy wewnątrz firmy rozumie, że na koniec tu chodzi o to, że firma nie ma swoich pieniędzy, pieniądze musi pozyskać albo z kredytów, albo od swoich klientów, to jest moment, w którym ta firma jest blisko klienta. To ja Ci, Tomku, na koniec życzę, żebyś Lancetą miał jak najwięcej klientów i rozwijała się w tym tempie bezpiecznym i zdobywała kolejne rynki. Dziękuję. A ja Ci życzę 1000 odcinka tego podcastu. Dziękuję Ci. Tak w wielkim uproszczeniu, bo jeszcze parę innych rzeczy też Ci życzę, ale to już na ofie, co? Tak jest. Dziękuję Ci bardzo.